Cześć, tu Ernest. W tym filmiku przekażę wam kolejną garść nowości ze świata Fortnite. Zacznijmy od chyba najważniejszej informacji. Plac zabaw powrócił do gry. Po kilku dniach wyczekiwania, w końcu można normalnie rozpocząć mecz w tym trybie we wszystkich regionach świata. Tym razem, rozpoczęcie gry powinno być przynajmniej możliwe. Miejmy nadzieję, że Epic już nie wyłączy tego trybu. Kolejną część filmiku dedykuję portalom. Jeden z moich widzów podesłał mi filmik, pokazujący jak na jego powtórce portal w samotnym schronisku eksploduje. Z tego co słyszałem, ten wybuch potrafił zniszczyć jakiekolwiek struktury, które były w polu rażenia. Do tego, tak samo jak w przypadku wcześniej wspomnianej miejscówki, portal przy zniszczonym motelu w północnej części mapy także zebrał swoje żniwo w postaci znaku motelu, a przy tym się przemienił. To nie wszystko. Kolejną ofiarą tej anomalii zostanie niestety pan pomidorek w pomidorowym przysiłku. Na jego głowie także zaczęła świecić niebieska smuga i niestety musimy się z nim już pożegnać. Według Fortnite Leak na Twitterze, kolejne rzeczy, które staną się celem zniszczenia to m.in. ogromny burger z lepkiego lasku oraz logo sklepu Noms, który widnieje na przykład na sklepie w sklepowej sadybie. Jednak na jego wykopanym z pliku gry liście są elementy, których nie ma jeszcze na mapie. Spójrzmy za to na rozdartą czasoprzestrzeń na niebie. Można powiedzieć, że wygląda tak samo jak pęknięcie w szkle. Do tego zaczyna się powiększać, a na końcu jednego z łodyg pęknięcia pojawiło się kolejne i zwiastuje to nam, że do końca tego sezonu może nawet kompletnie pęknie. Co ciekawe, okładka gry Fortnite na Twitchu także ma na sobie pęknięcie. Na niebie gracze zauważyli także dziwny symbol. Na razie możemy przypuszczać, co będzie oznaczać. Koniecznie napiszcie, co wy o tym sądzicie. Poza tym, Epic Games organizowało konkurs dla twórców filmów o Fortnite. Jeśli chcielibyście zdobyć szansę na pojawienie się waszego filmu w karkołomnym kinie oraz na wygranie niemałej sumy fałdolców, koniecznie zajrzyjcie do strony w opisie. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.